Syn zerwał z nami kontakt na pięć lat, jak gdyby nigdy nic zapukał do nas w wigilię i zapytał, czy jest ryba po grecku. Obraził się i trzasnął drzwiami. Nie szło się do niego dodzwonić. Zmienił też adres. Nie tak go z mężem wychowywaliśmy. Najpierw rzeczywiście byłam na niego zła, z czasem jednak gniew ustąpił miejsca smutkowi. Najzwyczajniej w świecie tęskniłam za moim synkiem. Chcieliśmy dobrze, a wyszło na to, że straciliśmy syna. Gdybym wiedziała, że tak to się skończy, słowem bym się nie odezwała i nie zaproponowała tego spotkania. Zawsze wydawało mi się, że mam szczęśliwą, kochającą się rodzinę. Ja i mój mąż Mateusz rozumieliśmy się bez słów, a to, ile lat spędziliśmy u swojego boku, nie miało znaczenia. To fakt, z początku może trochę za bardzo skupiliśmy się na karierze. Każdemu z nas zależało na tym, żeby zdobyć jak najlepsze stanowisko, a tym samym zapewnić sobie dobre zaplecze finansowe. Dopiero potem pomyśleliśmy o powiększaniu rodziny. Tym sposobem doczekaliśmy się tylko jednego dziecka, syna Adasia. Chyba byliśmy za bardzo zmęczeni i zagonieni, by myśleć o sprawieniu mu rodzeństwa. A Adaś był wyjątkowym dzieckiem. Jako, że wychowywał się wśród dorosłych, "Z początku miał kontakt tylko z nami, z naszymi znajomymi, stał się bardzo dojrzały jak na swój wiek. Interesowały go książki i filmy. Dorosły Adam poszedł na studia dziennikarskie, a potem zaczepił się gdzieś w redakcji jakiegoś czasopisma. Sęk w tym, że nie wiedziałam, co robił teraz. Może zmienił pracę, może wyjechał. W każdym razie od pewnego czasu nic nie było takie jak kiedyś." Po tym jak próbowałam go poznać z uroczą córką mojej sąsiadki, Mateusz chciał mu załatwić lepiej płatną pracę w firmie konsultingowej, po prostu nas porzucił. Stwierdził, że nie będziemy mu już nigdy układać życia i tyle go widzieliśmy. Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, dlaczego Adam właśnie tak zareagował. Przecież to było takie gwałtowne i brutalne, właściwie to nawet trochę okrutne z jego strony. Nigdy niczego mu tak naprawdę nie narzucaliśmy. A jeśli ta dziewczyna tak mu się nie podobała, to mógł przecież grzecznie odmówić. Posiedzieć z nią dla towarzystwa, jak już ją zaprosiłam, a potem jakoś zgradnie z tego wybrnąć. No i ta praca. Przecież Mateusz chciał dobrze. Adam zarabiałby tam przecież znacznie więcej niż w tej swojej redakcji. Poza tym o wszystkim można porozmawiać. On obraził się i trzasnął drzwiami. Nie szło się już potem do niego dodzwonić. Zmienił też adres. No zdecydowanie nie tak z mężem go wychowaliśmy. Najpierw rzeczywiście byłam na niego zła, z czasem jednak gniew ustąpił miejsca smutkowi. Najzwyczajniej w świecie tęskniłam za moim synkiem. Marzyłam tylko o tym, żeby jeszcze kiedyś go zobaczyć. Przed świętami Bożego Narodzenia zawsze miałam bardzo dużo do zrobienia. Chociaż byliśmy do jedzenia z mężem tylko we dwoje, Musiałam przecież przygotować dom na ten szczególny czas. Problem w tym, że coraz mniej mi się to świętowanie podobało, bo i czym tu się było cieszyć? Zawsze byliśmy sami. Czasem tylko zadzwonił ktoś z dalszej rodziny. Niekiedy w drugi dzień świąt wpadli jacyś znajomi, a ja popadałam w coraz większą melancholię. I tylko przed Mateuszem udawałam, że jest inaczej, żeby go niepotrzebnie nie martwić. Jak co roku myślałam też o Adamie. Minęło już pięć lat, od kiedy się od nas odciął. Nie miałam nawet pojęcia, gdzie teraz jest ani co robi. Czy kogoś ma? Czy znalazł wreszcie miłość? Choć znów miałam spędzić święta tylko z mężem, gdzieś tam, w głębi serca, tliła się nadzieja, że może właśnie w tym roku zobaczę swojego syna. W naszym domu raczej się go nie wspominało. Mój mąż bardzo się wtedy złościł, bo, jak twierdził, to syn wpędzał mnie w podły nastrój. Zresztą, co było wspominać, skoro oboje z Mateuszem zgadzaliśmy się co do tego, że tamte czasy już raczej nie wrócą. W Wigilijne popołudnie, jak zwykle, krzątałam się po kuchni. Mateusz trochę pomagał, ale powiedzmy sobie szczerze, mistrzem kuchni i tego rodzaju przygotowań to on nigdy nie był. Nie spodziewaliśmy się nikogo. Oczywiście pozostawiliśmy dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, ale nie podejrzewałam, żeby miało się przydać. Moja siostra Paulina, która mieszkała po drugiej stronie Polski, dzwoniła już do mnie i złożyłyśmy sobie życzenia. Jak się spodziewałam, to by było na tyle. Kiedy wybrzmiał dzwonek do drzwi, pomyślałam, że to może sąsiadka z naprzeciwka, która chce nam zostawić klucze do swojego mieszkania, jak co roku przed wyjazdem na święta. Kiedy jednak otworzyłam, stanęłam jak wryta. Za progiem stał Adam w grubej, puchatej czapie i ciepłym ubraniu pokrytym śniegiem. Hej, mamo, odezwał się trochę niepewnie. Załapię się jeszcze na rybę po grecku? Wciąż jeszcze oszołomiona, uśmiechnęłam się szeroko. A pewnie, synku, pewnie, powiedziałam mocno wzruszona. No już wchodź, pewnie jesteś zmarznięty i głodny. Po raz pierwszy od pięciu lat zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej w komplecie. Mateusz z początku wydawał się trochę niezadowolony, gdy praktycznie bez zawahania wpuściła madama do domu. Szybko jednak udzieliła mu się atmosfera świąt i już po chwili sam zagadywał naszego syna o obecne życie. Nie jest wcale tak, jak sobie to wyobrażałem. Wyprowadziłem się na nowe osiedle na obrzeżach, zmieniłem redakcję na agencję marketingową i wcale nie jest łatwiej. Tak się okazuje, takie typowe korpo. Myślę właściwie, żeby złożyć wypowiedzenie. No, jeśli cię to nie uszczęśliwia, to pewnie, rzuciłam pospiesznie. Nie chciałam, żeby myślał, że tylko przyszedł, już go krytykujemy. Mądry z ciebie chłopak, na pewno coś sobie znajdziesz. W ogóle źle to rozegrałem, mówił dalej z wyraźnym zażenowaniem. Zerwałem kontakty, no, niemal z wszystkimi znajomymi, a ci z nowej pracy, no, nadajemy na zupełnie innych falach. Ostatecznie zostałem sam. Samemu czasem lepiej niż w grupie, próbował go pocieszyć Mateusz. Przynajmniej jesteś niezależny. No i mieszkanie w takiej dzielnicy pewnie niezłe. Co z tego, że niezłe, jak siedzę w nim sam. Nawet w miłości mi się nie układa, co jest ze mną nie tak. Nic, synku, stwierdziła mu uspokajająco. Po prostu pewnie jeszcze nie nadszedł twój czas. Dłuższą chwilę milczał, zajęty jedzeniem. Kiedy znowu się odezwał, w oczach miał łzy. Przepraszam, że tak uciekłem. Odezwał się cicho. Po prostu zwiałem. Myślałem, że poradzę sobie sam, że mam lepszą wizję, a wy się nie znacie. Czasami żałuję, że was wtedy nie posłuchałem. Od minął już prawie miesiąc. Adam jest teraz naszym częstym gościem, a i my odwiedzamy go co najmniej raz w tygodniu. Rzeczywiście, ma w tym swoim mieszkaniu prawdziwe luksusy. I odkąd tam wpadam, zauważyłam, że zaczął częściej sprzątać. Pewnie nie chcę, żebym się czepiała, ale na swój sposób to i tak urocze. Teraz pracuje w dużym portalu internetowym. Mówi, że to świetna praca i pozwala mu się rozwijać. Ma też więcej czasu, by wychodzić do miasta. Podobno spotkał ostatnio tę dziewczynę, z którą go sfatałam. Okazało się, że znaleźli wiele wspólnych tematów, a że ona właśnie leczy się z nieudanego związku. Mój synek zaproponował jej niezobowiązujący wypad do kina. W żadnym wypadku nie będę się już w to mieszać, ale może coś jeszcze z tego będzie. W każdym razie za nic nie dam mu już przepaść tak, jak pięć lat temu. Uważam, że rodzina jest najważniejsza i że wszyscy musimy dbać o siebie nawzajem. Tylko tak znajdziemy prawdziwe szczęście. Za nami historia numer jeden, czas na historię numer dwa. Odeszła od Janka, bo nie mogłam znieść tego, że zawsze chciał być ode mnie lepszy: Związek to nie zawody. Janek od zawsze uwielbiał rywalizację. Bez względu na to, czy to gra planszowa, wyścig na rowerze, czy gotowanie w kuchni wieczorem kolacji, zawsze chciał być najlepszy. Nie była mu jednak dłużna i mam wrażenie, że przez te wszystkie lata naszego związku byliśmy dla siebie świetnymi partnerami. Spotkaliśmy się pierwszy raz na uczelni. Szybko zaczęliśmy ze sobą chodzić. Razem trenowaliśmy, wspieraliśmy się nawzajem, ale wszystko zmieniło się, gdy zaczęliśmy pracować w tych samych firmach. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie musieliśmy konkurować o te same awanse i projekty. Początkowo byliśmy dla siebie wsparciem, ale w miarę jak rywalizacja w firmie stawała się coraz bardziej zacięta, nasz związek zaczął pękać. Każde z nas chciało być lepsze od drugiej osoby. Zamiast wspierać się, zaczęliśmy ukrywać swoje sukcesy, obawiając się, że partner wykorzysta je w jakiś sposób. Największy konflikt wybuchł podczas ważnego konkursu, w którym obydwoje braliśmy udział. Janek zdobył pierwsze miejsce, a ja nie byłam nawet w czołówce. Wygrał, niestety, przez to, że podebrał moje dane z komputera i wykorzystał je w finalnym projekcie. Dowiedziałam się o tym nieco później, ale już wiedziałam, że nie mogę dalej się z nim spotykać. W końcu mnie oszukał. Porozmawialiśmy i zdecydowaliśmy, że tak dalej być nie może. Ja miałam do niego żal. A on prawie do końca wypierał się, że ukradł mój projekt, tak naprawdę. A gdy w końcu się przyznał, to tylko prychnął, że przecież robi to dla nas. Jakoś mu w to nie wierzę. Związek w końcu to nie zawody, tylko wsparcie. Janek zdecydowanie nie potrafił sobie odpuścić i szkoda, bo myślałam, że pasujemy do siebie. A okazuje się, że rywalizacja jest ważniejsza niż te wszystkie poświęcone lata. I czas na historię numer trzy. To moja pierwsza wigilia w samotności. Mój mąż zmarł latem tego roku. Przeżyliśmy ze sobą pięćdziesiąt pięknych lat. Raz bywało lepiej, raz gorzej, ale nie oddałabym tych chwil za nic. Mój mąż zawsze był przy mnie, gdy tego potrzebowałam. Byliśmy zgodnym małżeństwem i razem stawialiśmy czoła problemom. Musieliśmy też pogodzić się z tym, że nie możemy mieć dzieci, choć bardzo chcieliśmy. Pragnęłam tego najbardziej na świecie, ale nie było mi dane. Ale Marian był dla mnie oparciem. Tak naprawdę to mój mąż był najbliższą mi osobą na świecie. Gdy jeden po drugim odeszli nasi rodzice, nie został nam już nikt bliski. Mieliśmy jednak siebie. Każdą Wigilję i święta spędzaliśmy we dwoje. Nasza miłość musiała nam wystarczyć. Jednak czas leci nieubłaganie, a nasz wspólny czas skończył się w sierpniu tego roku. Pewnego dnia Marian źle się poczuł, rozbolał go brzuch i zrobiło mu się duszno. Kilka godzin później już nie żył, miał rozległy zawał. Do dziś się z tym nie pogodziłam. To się stało zaledwie kilka miesięcy temu i jeszcze nie przyzwyczaiłam się do myśli, że w wieku 78 lat zostałam sama. Przede mną pierwsza samotna Wigilia i Boże Narodzenie w pojedynkę. Nawet nie chce mi się lepić tych pierogów ani nastawiać barszczu. To wszystko miało sens, gdy robiłam to dla kogoś, dla nas. Dla samej siebie jakoś nie mam ochoty. To będą moje najsmutniejsze święta od lat. Jednak prawdę mówiąc, to nie świętami się przejmuję. Świąteczny czas to tylko trzy dni. Dłużej się na nie czeka niż z nami są. Odkąd mój mąż odszedł, brakuje mi czegoś zupełnie innego. Marian miał swój zwyczaj. Nawet gdy pracowaliśmy w zakładzie i wstawaliśmy o piątej, żeby zdążyć na poranną zmianę, on wstawał i każdego dnia parzył dla nas kawę. Gdy budził mnie kwadrans później, z kuchni dolatywał już piękny zapach gorącego napoju. Wołał mnie do stołu, mówiąc: Usiądź przy mnie, wypijemy razem. I tak razem zaczynaliśmy każdy nowy dzień, pięćdziesiąt lat naszego małżeństwa. Na palcach obu rąk mogłabym policzyć wyjątki, kiedy nie mogliśmy razem usiąść i wypić porannej kawy. Potem na emeryturze mogliśmy wstawać później. Nie zrezygnowaliśmy nigdy z naszego zwyczaju. Marian pokazał mi, że miłość to nie święta, nie prezenty, niewielkie namiętności ani szumne deklaracje. To codzienność, kubek kawy, parzonej z czułością każdego dnia. I za nią tęsknię najbardziej. Drodzy widzowie, dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnych historii, do usłyszenia.